Kolejną kategorią zachowań są zachowania eksploracyjne, zachowania, o których sądzimy, że są motywowane ciekawością. Mianowicie to jest zachowanie, dwa słowa na temat samego przykładu. Ten szczur bardzo dobrze zna klatkę, w której się znajduje. Był w niej wielokrotnie, ale została wprowadzona niewielka zmiana. W tej części, do której on tak w tej chwili niepewnie zaglądał, aranżacja tych tuneli została zmieniona. I w związku z tym to, co widzieliśmy, to takie bardzo klasyczne zachowanie szczura, mianowicie konflikt między ciekawością, która pcha go do tego, żeby zbadać te tunele, zobaczyć, co tam się zmieniło, a jednocześnie lękiem. I efektem jest taka dosyć rozproszona, dyfuzyjna aktywność. Zobaczcie Państwo, znieruchomienie, rozciągnięcie, bardzo klasyczne zachowanie manifestujące lęk, niepokój u szczura. No i on w końcu tam pójdzie do tych tuneli i rozpocznie intensywną eksplorację. O co chodzi w tej eksploracji? No chodzi o to, że zwierzęta zdobywają informacje. Zdobywają informacje, które nie są bezpośrednio wykorzystywane. Konrad Lorenz to celnie nazwał. On powiedział coś takiego. Podczas aktywnej eksploracji zwierzęta zdobywają, on w ogóle używał słowa wiedza, zdobywają wiedzę, którą odkładają ad acta. Nie wykorzystują, ale ona jest. I przyjdzie taki moment, że ona może być wykorzystana. I rzeczywiście wiele badań potwierdziło potem taką tezę. W takim jednym z spektakularnych badań na ten temat szczury były przyzwyczajane do pewnego środowiska, one poznawały, po czym nagle w tym środowisku pojawiał się model drapieżcy, a model drapieżcy to był taki zdalnie sterowany samochodzik. On tam wjeżdżał do tej klatki, gdzie znajdowały się te szczury. Otóż te szczury, które znały klatkę wcześniej, bardzo szybko uciekały do bezpiecznych miejsc, podczas gdy te szczury, które tej klatki nie znały, przywierały do podłoża, wykonywały taką właśnie instynktowną, odruchową reakcję, która no, czasami przynosi przetrwanie, ale czasami adaptacyjna nie jest. To, czego dowiedzieliśmy się, ja myślę, że możemy to już przerwać. To, czego dowiedzieliśmy się z badań nad eksploracją, to, że zwierzęta są głodne informacji, że zwierzęta nie reagują w sposób pasywny, nie odpowiadają jedynie na zmiany w otoczeniu, ale że są to organizmy, które aktywnie tej informacji poszukują i na tych zdobywanych informacjach wykonują różnego rodzaju operacje. Bardzo często razem z eksploracją w podręcznikach wymienia się zabawę. Zabawa jest tak oczywista, ona tak często jest obserwowana u zwierząt, że uchodziła przez długi czas uwadze badaczy. Dlaczego? Ano bo tak naprawdę nasze doświadczenia są takie, że prawie wszystkie zwierzęta się bawią, a to jest złudzenie. Bawią się zwierzęta, wszystkie, i teraz powiem wszystkie ssaki, wtedy, kiedy są młode. Bo wtedy, kiedy stają się zwierzętami dorosłymi, to już bawią się tylko nieliczne. Na tym polega fenomen zabawy. Okazuje się, że bawią się te, o których wiemy, że są zwierzętami o wysokim stopniu wyrafinowania życia psychicznego, a niektóre w celu bawienia się produkują zabawki. Zabawa i eksploracja są nierozerwalnie związane z inteligencją. To jest triada. To nigdy nie idzie osobno. Badając, porównując różne gatunki, dowiedzieliśmy się, że gatunki, o których wiemy, że dobrze rozwiązują problemy, to są gatunki, które jednocześnie są bardzo ciekawskie. To są zwierzęta, które są ciekawe świata i dużo się bawią. I nie ma, proszę Państwa, znalezionego gatunku zwierzęcia, które byłoby zwierzęciem intensywnie się bawiącym, eksplorującym, a jednocześnie słabo wypadającym w teście rozwiązywania problemów. Inteligencja, zabawa, eksploracja to jest nierozerwalna triada, która idzie razem
w rozwoju ewolucyjnym. Co zatem z osobowością? Kończymy ten pierwszy duży obszar. Wiemy, nie ma co do tego wątpliwości, że życie zwierząt jest wypełnione takimi zachowaniami, które, żeby być w pełni zrozumiane, muszą zaangażować takie pojęcia jak procesy poznawcze, jak myślenie. Te wyższe czynności psychiczne niewątpliwie są u nich obecne. No a co z tą osobowością? Pamiętacie Państwo, mówiłem o tym, że tutaj jest ta kontrowersja, że osobowość to człowiek, a temperament to zwierzęta. Wszystko to bazuje na tym podziale między treściową a formalną charakterystyką zachowania. I to, co jest ważne dla rozumienia osobowości zwierząt, bierze się z psychologii różnic indywidualnych. I ci z Państwa, którzy psychologią się interesują, wiedzą o tym, że osobowość to jest bardzo pojemny termin. W psychologii osobowości to my się uczymy kilkudziesięciu ważnych, mniej ważnych teorii na temat tego, jak funkcjonuje ludzka psychika. Ale dla nas są ważne dwie grupy. Teorie typologiczne i teorie cech. Teorie typologiczne, w sensie chronologicznym starsze, postulowały, że oto tak naprawdę, to były takie holistyczne teorie, człowiek jest całością, jest konstrukcją, na którą składa się charakterystyka anatomiczna, fizjologiczna, morfologiczna i psychologiczna. I że tak naprawdę, jak mówimy o pewnym typie osobowości, to mówimy o pewnym zbitku wszystkich tych cech. Dlatego pewne typy, na przykład piknik, to miał określone cechy fizyczne i określone cechy psychologiczne. To nie szło rozdzielnie. Tym się wyraża typologiczne widzenie osobowości. No ale jak to sprowadzimy do nieco niższego piętra organizacji, to okaże się, że istnieje coś takiego jak cechy. Cechy, czyli takie wymiary, na których możemy charakteryzować poszczególnych ludzi, a które odzwierciedlają nam prawdopodobieństwo występowania pewnych zachowań. No jak sobie powiemy, że to istnieje taka cecha jak poszukiwanie doznań. No to jednostka, która uzyskuje wysokie punkty, duże punkty na tym wymiarze, że jest blisko tego skraju maksymalnego, to będzie jednostka, u której prawdopodobieństwo wystąpienia zachowań, no, na przykład ryzykownych, prawda, łażenie gdzieś po skałach, prawda, albo porynnie do kogoś tam, albo to jest prawdopodobieństwo takich zachowań wzrasta. No i oczywiście odwrotnie. I okazało się, że charakteryzować na tych wymiarach pod względem różnych cech możemy bardzo dobrze zwierzęta. No ale nadal psychologowie różnic indywidualnych będą się upierali, no ale chodzi o te formalne cechy, chodzi o cechy temperamentu, a nie treściowe. Z tym, proszę Państwa, już nie jest tak prosto. Mianowicie podjęto szereg, i oczywiście ja tu troszkę skracam, my nie mamy wątpliwości co do tego, że zgodzilibyśmy się, że na przykład goryl jest wyposażony w osobowość, pewnie byśmy się zgodzili, że u muchy byśmy osobowości nie znaleźli, pewnie mielibyśmy wątpliwości co do tego, a jak jest gdzieś po środku. Ja sądzę, że gdybyśmy zrobili tutaj taki rekonesans wśród posiadaczy psów i zapytali, czy pies ma osobowość, to większość właścicieli psów odpowie jasne, że tak. Ja bym się zgodził, dlatego że okaże się, że różnice między tymi psami nie dają się sprowadzić do tego, że on pewne rzeczy robi częściej albo rzadziej. Różnice między tymi zwierzętami, okaże się, będą wyrażały się tym, że niektóre psy lubią pewne formy zabawy, a inne nie. Różnice będą miały charakter treściowy, a nie tylko ilościowy. Nie tylko to, że jeden pies jest reaktywny, a drugi nie, ale jeden pies lubi bawić się w polowanie, lubi zapasy, inny tego nie lubi. Istnieją różnice treściowe w zachowaniu. No i proszę Państwa, istnieje grupa badaczy, która podjęła próby oszacowania wymiarów osobowości u zwierząt. Ci z Państwa, którzy psychologią się interesują, wiedzą, że w psychologii jest wałkowana, ja bym powiedział, jest wałkowana aż do znudzenia, psychologia, teoria pięciu wielkich czynników osobowości. No i przez analogię do tej teorii próbowano ostatnimi czasy oszacować, ile wymiarów będzie dobrze opisywało osobowość zwierząt, przy czym te wymiary dotyczą zarówno charakterystyki takiej formalnej, temperamentalnej, jak również treściowej.
No i proszę Państwa, w relatywnie młodym badaniu, które Państwo macie pokazane na samej górze, Kinga i Figueredo, wyodrębniono 6 wymiarów osobowości szympansów. Ja sobie przy takiej okazji zawsze pozwalam na żart, że jeśli my rzeczywiście stoimy o tyle wyżej od szympansa, to znaczy, że to jest kolejny przykład, że ewolucja polega na uproszczeniu, prawda? Pamiętacie Państwo z dawnych lekcji biologii, że na przykład ewolucja czaszki kręgowców wyrażała się tym, że ta ogromna liczba kości, która występuje w czaszce ryby, następnie ulegała scalaniu i ta czaszka w gruncie rzeczy była coraz prostsza. No więc tu mamy podobny przykład. U goryla stwierdzamy obecność 4 wymiarów osobowości. I proszę Państwa, różnica między szympansem a gorylem jest znamienna. Mianowicie ona dosyć trafnie odzwierciedla różnicę w życiu społecznym. Życie goryli jest, reguły życia goryli są dosyć klarowne. Tam jest ten dominujący, ten samiec alfa, jest ten patriarchalny system. Reguły są proste, wiadomo kto rządzi, wiadomo kto jest podległy, a w grupie szympansów dominuje polityka. Tworzone są koalicje, lokalne sojusze, są zdrady, podchody. Innymi słowy, stopień, ja bym powiedział, wyrafinowania życia psychicznego u tych zwierząt niewątpliwie musi być nieco wyższy niż w tej ustabilizowanej rodzinie goryli. Także wiemy, że życie hien, które przecież w kategoriach zaawansowania ewolucyjnego, chociażby jeśli chodzi o układ nerwowy, stoją wyraźnie niżej od naczelnych, jest niezwykle złożone. Hieny tworzą niezwykle skomplikowane klany rodzinne i być może ten wysoki poziom wyrafinowania życia psychicznego jest im rzeczywiście do szczęścia potrzebny. Nie będę już dalej kontynuował. Widać, jakie liczby czynników osobowości znajdowano w tych badaniach. Powiem tylko tyle. Grupa badaczy, którzy zaczynają sądzić, że to istnieje przedmiot badań, jakim jest osobowość zwierząt, jest pełnoprawnym obszarem badań. Ci, którzy badali goryle, jak patrzymy w oczy tego młodego samca, myślę, że znaczna część osób przyzna, że to mamy tutaj do czynienia z istotą, która coś czuje, coś myśli, ma jakieś treściowe ustosunkowanie do obiektu, który w tym momencie robi jej zdjęcie. Badając relacje między matką a dzieckiem, zarówno u orangutanów, jak i na przykład u następnych nosaczy, okazało się, że istnieją dramatyczne różnice w postępowaniu poszczególnych matek. Że bardzo trudno jest wyodrębnić coś takiego, jak pewien schemat postępowania matki goryla, szympansa, czy też tego nosacza. A, no bo jak jest osobowość, to jest indywidualizacja. Jak pojawia się osobowość, to stajemy się coraz bardziej różni. Różnice indywidualne narastają, bowiem różnimy się już nie tylko pod względem na przykład reaktywności i tego, czy stymulacja na nas działa silnie czy słabo, ale zaczynamy się różnić pod względem zawartości treściowej naszej psychiki. No i proszę Państwa, żeby już nie przedłużać, to z czego żałuję, że profesora Strolała już nie ma z nami, bo pewnie by chętnie tutaj zabrał głos w dyskusji. Ja myślę, że nadchodzi taki moment w psychologii porównawczej, kiedy zostanie przełamany pewien dogmat. Mianowicie oto dogmat, że osobowość to rzecz specyficznie ludzka, a zwierzęta osobowości nie mają. Jeżeli na poważnie myślimy, że teoria ewolucji biologicznej jest trafnym opisem genezy gatunków, to nie możemy wyłączać osobowości z tego. To znaczy, że osobowość, zgodnie z tym, co powiedziałem, to pojawianie się osobowości, to anglosaskie emergence, miało jakieś swoje etapy. Że u innych zwierząt znajdziemy byty, zjawiska, które są porównywalne do naszej osobowości. Może nie są takie same. I nawet na pewno nie są takie same. Ale pełnią podobną funkcję. Są zjawiskiem porównywalnym do naszej osobowości. No i proszę Państwa, udało mi się zmieścić
terminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo.